Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam was, no najprawdopodobniej już na ostatni odcinek z naszej gry Uncharted 4 Kres Złodzieja. A tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Ostatni rozdział to jest epilog. Prawdopodobnie to będzie ostatnia część już, ale to... Klasyka. Dowiemy się. O właśnie. Możemy sobie tutaj obejrzeć. No okej. Nasz ukochany piesio. Merda ogonem. Ale może obejrzmy sobie, co tutaj w tym pokoju jest, o? Arcydzieło. No tak. Powinnam tu posprzątać. No, może odrobinę. Później. O, bardzo słusznie. Jakbym skądś tego nie znał. Czy wy też tak macie? No tutaj nic ciekawego nie ma. Dobrze, chodźmy do łazienki. Prysznic. Kibelek. No ale to więc... O, akwarium mamy. Ciekawe, czy rybki można karmić, ale chyba nie. No dobrze, chodźmy do naszego piesia, ale jeszcze... Nie, gitary, z gitarą żadnych... Tato! Interakcji nie można. No właśnie. No nic, zwiedźmy sobie. A tu też nie posprzątane. Nasze odbicie w lustrze, widzicie? Także dopracowane. Tu coś mamy. Ale pięknie. No tak. Wybacz, Sally. Wow, Sam wygląda tak młodo. Pies potwierdza, że faktycznie tak jest. No i to chyba już niestety koniec. Okej. Szafa. Nie, po prostu pies czeka tak sobie. Po dwa razy. Bez żadnej konkretnej przyczyny. Chyba nas woła, wzywa. O, przyszedł tutaj, patrzcie. No już idę do ciebie, już. On nas po prostu, słuchajcie, wołał. Chyba nas porzucili. No. Możemy jakoś pogłaskać, nie wiem, pobawić się z nim? Chyba niekoniecznie. Ale super. Polaroid. Poproszę mamę, żeby mi go pożyczyła. Tu coś było jeszcze? Nie. Jakaś luneta. O, gramofon. Co my tu mamy? Hmm.
Mama lubi dziwną muzykę, ale to mi się podoba. Dobra, wystarczy. No może wystarczy. O. No tak. O. Gdzie on nas prowadzi? Powinnam urządzić tu imprezę. Nawet by się nie połapali. A, jeść chce, patrzcie. Ale nie ma jedzenia w miseczce. Dobrze. I na dzisiaj to koniec. No dobrze. Ale na dzisiaj to już będzie koniec. Jasne? No już więcej nie ma. Nie dostaniesz. Pralki. Kuchnia. O, tu coś jest. Zobaczmy, co to. Ale super. Sam i Sally nas odwiedzą. Siedzimy w małej kafejce na jednej z zatłoczonych ulic Hawany i sączymy chyba najlepsze espresso, jakie w życiu piłem. Nie wisi nad nami żadna robota. Przed nikim nie uciekamy. Emerytura jest dziwna. Fajna, ale dziwna. Sam mówi, żebyś zrobił zapas dobrego piwka, a nie tylko sików, którymi pewnie się raczysz. Jego słowa nie moje. Przypomniał mi też, że przegrałeś zakład z nim i ze mną. Nie palimy już 12 miesięcy, a jestem na cholernej Kubie, wiesz? Widzisz, jak się pilnuje. Ucałowanka dla dziewczyn. Powiedz Casey, żeby szykowała planszę do Tryktraka. Muszę się odegrać. Widzimy się za parę tygodni. Twój przyjaciel, Wiktor. Na drugiej stronie. O, zdjęcie proszę, mamy. Proszę. No dobra. Tu lodówka. Chodź tutaj. Tu więcej nic zrobić nie możemy. Tu możemy tylko wyjść, ale jeszcze chciałbym tutaj zobaczyć, czy żeśmy czegoś nie ominęli. No nie, tu już wszystko. A jest sobie. No dobrze, niech je. Czyli co, wychodzimy, tak? Ojejku, jak pięknie, patrzcie. Tuż nad samym morzem. Możemy na hamaku się położyć? Nie, nie możemy. Prześlicznie tutaj jest, patrzcie. A, piękny dzień. Tak. No to teraz brakuje nam tylko reszty załogi. Thank you.
Tu zamknięte. No ale tu nie możemy wejść? Dziwne. Myślałem, że to jest właśnie do wypoczynku. Zobaczmy, co jest na molo. Jest tam kto? Nie? Nic? Okej. Cześć, Vicky. Dobra, piesku. Gdzie rodzice? No już, szukaj. Idź. Serio? Okej, sama poszukam. No, lodówka pełna. Czy możemy? Nie, nie możemy tutaj. Nie możemy tu wskoczyć. No dobra, skoro nie możemy... No to chodźmy tutaj. Kto tu mieszka? O! Otwarte. Tu też jest pusto. Okej, w takim razie poczekam. Wow. Całkiem ładnie oczyszczone. Zakres poszukiwań trochę się zawęził. No tak. Butle z tlenem. O, ciemnie fotograficzna. Zamknięte. Głupoty. Zostawił klucze. Zostawił klucze. Tylko od czego te klucze? Od szafy? Może? No nie wierzę. To przecież... Niemożliwe. Wow. Wiedziałam. Co to takiego? Krzyż świętego Dyzmy. Fajna kabura, tato.
Piracka moneta. Wygląda jak symbol Avery'ego. Zaraz, czy to nie symbol Avery'ego? A no właśnie. Po pocisku? Tak. To chyba jakaś żywica czy coś. Dziwne. No. Czyli mamy wszystkie skarby, które były zebrane podczas naszych przygód. Skąd to pochodzi? Trochę straszne i zarazem fajne. Cześć. Wow. O mój Boże. Ewelyn kupiła od pewnego kolekcjonera pierwsze wydanie historii powszechnej piratów wraz ze stertą XVIII-wiecznych dokumentów. Znalazłam wśród nich niezwykle intrygujący list napisany przez niejakiego Josepha Barnes, który oprócz tego, że wspomina, iż należą do załogi Henry'ego Avery'ego, to jeszcze napomykał istnieniu ogromnego skarbu należącego do Avery'ego. No bo co innego mógł mieć na myśli, gdy pisał o bogactwach raju? Wysłał ten list z więzienia, co oznacza, że na pewno nie miał przy sobie tego skarbu. Gdzie w takim razie go szukać? Żeby go znaleźć, muszę cofnąć się do samego początku, czyli napadu na Gunsway. Podpis pod zdjęciem Joseph Barnes. Podpis pod mapą, miejsce, w którym widziano go ostatni raz. Notatka pod listem. Co to zna oznaczenia? Wow. Henry Avery? Napad na Gunsway. W egzemplarzu historii powszechnej, który posiada Ewelin, znalazłam ustępy, w których nie ma w późniejszych wydaniach. Jeśli odtworzę trasę, po której żeglował, to może uda mi się odkryć, gdzie znajduje się skarb Avery'ego. Henry Avery żył w latach 1659-1699, znany jako Benjamin Bridgman, Długi Ben, król piratów, arcypirat, pieczęć. Zrabował okręt Gunsway, transportujący mogolskie skarby o bajecznej wartości, po czym zniknął bez śladu. Być może zawarł sojusz z innymi piratami operującymi w regionie Madagaskaru, żeby atakowali statki. Przyjrzeć się Thomasowi Tew. Zginął w bitwie, Richardowi Wantowi, Williamowi Mace'owi, być może jeszcze paru innym. W historii powszechnej roi się od ubarwionych, żeby nie powiedzieć przekłamanych historii, ale na kartach tej książki kryje się więcej prawdy niż większość sądzi. Dokąd się udał? Nie mam pojęcia. Statek, którym płynął Barnes, został zepchnięty z kursu w czasie sztormu. Załoga została schwytana przez Hiszpanów w Panamie. Pech.
Avery potrafił skutecznie zacierać za sobą ślady. Czuję, że podążam złym tropem. To oczywiste, że jeśli w ogóle marzę o znalezieniu skarbu Avery'ego, muszę przyjrzeć się naszemu przyjacielowi Barnesowi. Muszę poczytać o Panamie. Oznaczenie na mapie zgodne z ruchem wskazówek zegara od prawej górnej strony. Ciśnienia Bob L. Mandeb. Napad na Gunsway. Wyspa Renian. Tutaj podzielili zrabowany skarb. Spotkanie z Adamem Beldridgem. Wyspa Ascension. Uzupełnienie zapasów. Nassau tu się ukrywał pod ochroną gubernatora Nicholasa Trott. Szkocja, 1699 rok. Ostatnie miejsce, w którym widziano Avery'ego. No. Poszperałem trochę. Barnes wspominał liście w najwyższej wieży, a w Panamie jest tylko jedno hiszpańskie więzienie z prawej nienaruszoną wieżą. To chyba najlepsze miejsce na rozpoczęcie poszukiwań. Problem numer jeden. Rząd Panamy zbudował nowe więzienie obok starego. Trzymają tam najgorszych przestępców. Problem numer dwa. Panamą rządzi dyktator, któremu raczej nie przypadną do gustu nasze poszukiwania. Odbyłam długą rozmowę z Evelyn dotyczącą trudności, których nastręcza nam umiejscowienie więzienia. Powiedziała, że coś wymyśli, ale ja odnoszę wrażenie, że ona nie ma świadomości wszystkich zagrożeń, nie wspominając o jej stanie zdrowia i moim. Podejście od strony morza. Plusy. Najbardziej bezpośrednia droga do środka, brak konieczności płacenia wielu łapówek, dreszczyk emocji. Być może znajdziemy piracki skarb. Minusy. Być może nie znajdziemy pirackiego skarbu. Bardzo, bardzo nielegalna akcja. Duża szansa utraty życia. Wilgoć. Szkic na górnej mapie. Nowe więzienie, stare więzienie. Szkic na dolnej mapie. Panama. Tu mamy zdjęcie. Niemożliwe. Tata? Tak. Tata i twój wujek. Sic parvis magna. Wielkość od skromnych początków. Sir Francis Drake. Odkładam na razie na bok sprawę Barnesa Avery'ego. Mam za dużo pracy przy Sir Francisie, a prezentacja moich odkryć już za kilka tygodni. Pewnie roześmieją mi się w twarz. Znowu, trudno. Podobne odstępy między literami, choć nie jest to jednoznaczne rozstrzygnięcie, to są te próbki pisma. W liście do Walsinghama widać charakterystyczną minuskułę F bez poprzecznej kreski. Prawidłowość tę można również zaobserwować w próbce F. James. Charakterystyczne H, które opada poniżej wartości bazowej. Podobna linia opadająca w obu próbkach. Podobny kąt nachylenia liter. W obu listach podobne odległości. Waga i nachylenie liter i znaków. Analiza tuszu wykazuje podobny wiek, zanik i konsystencję. No i chyba więcej. Co to jest? Znalazłem je w starym aparacie. Pewnie chciałbyś je mieć. O kurde. Wracają. O, tu jesteś. Hej. Szukałem cię. Co tu robisz? Właśnie was szukałam. Łódź załadowana. Płyniemy. Okej, za chwileczkę do was przyjdę. Czemu? Ja muszę... Coś kręcisz? Dobra. Nie gniewaj się. Hej, miałeś się nie gniewać. Klucze. To...
Co widziałaś? Nie za wiele. W sumie tylko twoje zdjęcie z Salim. Jakimś hiszpańskim skarbem. I strzelbą. To musiało się kiedyś zdarzyć. Może jej powiemy. Nie jest na to gotowa. Gotowa na co? Na ten szajs w szafie? Wyrażaj się. Właśnie, wyrażaj się. Sorry. Ale wy w tej szafie normalnie trzymacie kościa trupa. Albo raczej jakąś srebrną czaszkę czy coś. Nie wiem, czy ja jestem gotowy. Serio. Nate? Czas na tę rozmowę? Tak, ja też tak uważam. Zaraz, a o jakiej rozmowie mówimy? To jeszcze dziecko. Jest starsza niż ty i sam jak zaczynaliście. To nie to samo i dobrze to wiesz. No. Słuchajcie, jeżeli byliście zamieszani w coś podejrzanego, to przecież nie ma sprawy. Ale chyba mam już prawo o tym wiedzieć, tak? Już? Ile ty masz lat? Ha, 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 zabawne. Mamo. No nie wiem. Zaczęło się od tego... że dawno temu pewien pan namówił mnie do zrobienia materiału o wiekopomnym znalezisku. Myślałam, że to zwykły oszust. Tak, przystojny oszust. No, wtedy cię jeszcze nie widziałam. Ale czułaś, czułaś. Zaproponował mi układ. Ja funduję wyprawę, a on mi daje trumnę Francisa Drake'a. I żeby nie było, w pełni się wywiązałem. Ha, i wpakowałeś nas w łapy indonezyjskich piratów. Daj spokój, to absolutnie nie była moja wina. Chwila, momencik. Chcecie powiedzieć, że zaatakowali was jacyś piraci? Po tym, jak znaleźliście trumnę Sir Francisa Drake'a? Dobrze mówię? Tak, z grubsza to prawda. Chrzanicie. Wyrażaj się. Ściema. Lepiej. No dobra, co było dalej? Wiesz co? Łódka gotowa. Jest słonko i dobry wiatr. Chcesz wiedzieć, co było dalej? Zapraszam na łódź. Chodźcie. Ale tato, czekaj, jak wyglądał Francis Drake? Strasznie? Nie było go w trumnie. Tak, tylko jego dziennik z mapą do Eldorado. Złotego miasta? A, według legend. Okazało się, że to posąg i to przeklęty. No co ty, Syrynie? Tak, Syrynie. Wrócę do tego później, bo widzisz, mapa zaprowadziła nas do serca. No i w ten sposób zakończyliśmy serię Uncharted 4 Kres Złodzieja. Przepiękna historia. Mam nadzieję, że wam się również podobała. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania, komentowania. No i może napiszcie w komentarzach, jaką chcielibyście kolejną serię z jakiej gry obejrzeć na kanale. To tyle ode mnie, dziękuję, pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!